12, numer 39, Piotr Nawrot, numer 36, Maciej Michałek, numer 40, Tomasz Biały, numer 41, Paweł Grobierz, numer 43, Dawid Pachnik, numer 46, Szymon Wlopiec, numer 47, Marcin Lubicki, numer 49, Karol Pilatowski, numer 50, Emil Piotkowski, numer 52, Michał Garbowski, numer 60, Szymon Wesołowski, numer 61, Adel Ogdowski, numer 65, Bartosz Gajkowicz, numer 70, Łukasz Pelerski, numer 67, Łukasz Plocki, numer 73, Jakub Krystecki, numer 77, Thank you.
Yeah!
około 7 jardów. Trzecia próba. Wrocławia. Proszę wyłączyć zegar stadionowy. Proszę wyłączyć zegar stadionowy. Działa źle. Yeah.
drodzy Państwo, w tym momencie niszczący gardło, z którą jeszcze stoją defensywę. Teraz zobaczymy, na co zdecydują się Pantery z Wrocławia, na jakie podwyższenie. Dwa punkty. Jak widzieliśmy, Sigurd Struna świetnie rozegrali swoją akcję, zdobywając dwa punkty. Nawet przyjmę co punkty teraz Pantery z Wrocław, ale myślę, że musimy się spodziewać. Tak, 10 jardów kary, powtórzony do 7.
zakończenie akcji. Niesportowe zachowanie numer 50 drużyny odbierają. Drużyny bronią. 15 lat w czasie stanu wyczerpania. Pierwsza próba, Seahawks z Gdynia.
pytanie? Thank you.
Thank you.
raz, że zawodnicy formacji ataku nie mogą łapać i przytrzymywać Thank you.
chyba niepotrzebne. Dyskusje z sędzią zawsze są niepotrzebne. Mogą one tylko przyjść i chyba, że się prawi komplementy. Lubię bywać. Ale ciekawe. Biega do niego!
Będą jakieś nagrody specjalne przygotowane dla Państwa.
Przypominam, że 16-6 dla Seahawks dnia. I po krótkiej przerwie wracamy do gry. Przez defensywę.
wtedy cofnięci zostają szczęśliwi. Albo wstety. A nieszczęśliwi, kiedy cofnięci zostają cofnięci gracze i ofensywy. Na pewno ta sytuacja bardzo podoba się. Zadowoleni są z tej sytuacji zawodnicy. Został wykluczony z boiska, z tego co widzimy. Upierają się, że no nie było tego uderzenia helmet tu helmet. Panthers Wrocław naradzają się na prawdę akcję ofensywną.
zegarową, ponieważ to sędziowie odliczają czas. My nie jesteśmy poinformowani, jak wznawiają czas. Dlatego tutaj moja błędna informacja, że pierwsza połowa powinna się już zakończyć. Także zobaczmy, jak teraz będą próbowali w drugiej próbie.
przegonić, jak teraz mają Seahawks. I wznowienie gry. Paweł Świątek tutaj złapał piłkę po krótkim kopnięciu Macieja Siemaszki. I od pierwszej próby rozpoczną Panthers Wrocław. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia w drugiej połowie. Zobaczymy, czym będą próbować zaskoczyć gdyńską defensywę Panthers z Wrocławia. Oczekiwanie na piłkę. Bartosz Dziedzic przy piłce. Krótkie podanie do Pawła Świątka. Ten się przebija. Bardzo dobry bieg. Jeszcze popchnięty. Został przewrócony. Miał już prawie prostą drogę do touchdowna. Na szczęście został zatrzymany. Na szczęście dla kibiców gdyńskich został zatrzymany w okolicy 13 yardu. Że już pod stronę centrum wyszli Panthers z Wrocław w połowę. Rozpoczynając od jego punktu dużej zdobyczy jardowej. Jeszcze raz Panthers z Wrocław, pierwsza próba 10 jardów do przejścia piłka w rękach Jamala Shouldersa. Ten do otoczony zawodnikami gdyńskimi jeszcze nie zwalnia na biegu i został przewrócony. Udało się zatrzymać Jamala Shouldersa w gdyńskiej defensywie. Druga próba, 11 yardów. 11 yardów do pierwszej próby, a 13 do pola punktowego. Prosiłbym kibiców obu drużyn, by nie zaprzestawali dopingu, by przez cały czas wspierali swoje drużyny, jak najgłośniej mogą. I czekamy na wznowienie piłki. Bartosz Dziedzic znów oddaje do Jamala Shouldersa. Ten wymija dwóch ofensywnych zawodników gdyńskich, ale zostaje powstrzymany jeszcze przed zdobyciem pierwszej próby przed polem punktowym. Trzecia próba. 5 yardów do przejścia. Naradzają się zawodnicy Panther, jaką akcję teraz zagrają. Bartek Dziedzic rozdał już wskazówki. Czekamy teraz tylko na wznowienie gry. Widzimy, że formacja takiej samej stawienie może sugerować bieg. I tak też się dzieje. Jamal Shouldersa próbuje się przedzierać środkiem, ale zatrzymany. Czy udało mu się zdobyć pierwszą próbę? Widzimy, że piłka położona przez sędziego znajduje się jeszcze przed znacznikiem, który umożliwiłby zdobycie pierwszej próby. Panthers Wrocław. Dobrze funkcjonuje na razie gdyńska defensywa, pomimo pierwszej wpadki, jaką zaliczyła przy puszczeniu Pawła Świątka. Pawła Świątka, który po podaniu od klatkę, zdobył dużą ilość jardów. Teraz już nie ma czasu na, ani miejsca na pomyłki. Czwarta próba, będą próbowali zawodnicy Panthers zdobyć touchdown, biec w to pole punktowe. Czekamy na wznowienie gry. Jamal Shouldersa, to był fake i podanie Bartka Dziedzica. Mamy touchdown. Nie, nie mamy jeszcze touchdownu. Sędzia pokazuje, że tuż przed... Nie, nie, nie złapana piłka niestety. Dla kibiców Panther przez jednego z wrocławskich zawodników. To skutkuje wprowadzeniem o formacji ofensywnej dyni na boisko.
raczej w polu punktowym znajduje się quarterback Gdyni. Jeżeli zostanie on zatrzymany w polu punktowym przez obrońcę, zostanie powalony w tym polu punktowym, to dwa punkty pójdą na korzyść Panther. Dlatego w niekomfortowej sytuacji, ale nie udało się teraz dobrze wybić piłki. I odzyskują ją zawodnicy Panther z Wrocław. Będziemy mieli powtórkę z sytuacji, kiedy to wrocławianie próbowali zdobyć w czwartej próbie touchdown. Na nieszczęście dla defensywy Seahawks mają teraz na to cztery próby. Cztery jardy do przejścia. Obie formacje już stoją przeciwko siebie. Jeszcze czekamy tylko na podniesione ręce sędziów. Czy będzie touchdown? Tak, mamy touchdown. Panthers z Wrocław zdobywają 6 punktów. Na pewno pluje sobie teraz w Brother Center z Gdynia. Nie taki obrót spraw chciałby zobaczyć w drugiej połowie. Żaden z kibiców Gdyni nie chciałby zobaczyć takiego obrotu spraw. I próbują kopnięciem powtórzyć o jeden punkt zawodnicy Panther z Wrocław. Nie udaje im się ta sztuka, więc wynik pozostaje 23-15 dla Seahawks Gdynia. Na boisko wyjdą formacje specjalne. Zdobyć przyłożenie będą próbowali zawodnicy Gdyni. Czekamy jeszcze na formację wykopującą piłkę ze strony Panther z Wrocław. Zagrzewają do dopingu gracze Panther z Wrocław. Takiego samego dopingu na pewno oczekują zawodnicy Seahawks Gdynia od swoich kibiców. Uderzyła ona pole punktowe, co oznacza, że zawodnicy formacji ofensywnej rozpoczną próbę dojścia do pola punktowego z 20 jardu. Czekamy na wznowienie akcji. Piłka w rękach Oguna. Ten ładnie mija jednego, drugiego zawodnika, ale wypada mu piłka z ręki. Ląduje ona na aucie. Jednak piłka wypada dopiero już po tym, jak jego kolana dotknęły ziemi. To oznacza, że zdobywa on pierwszą próbę dla Seahawks Gdynia.
Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Lance Griesen czeka na piłkę od centra. Ma już ją w rękach, rozgląda się na swoją lewą stronę. Długie podanie do zawodnika. Tutaj Łukasz Płaczek, było podanie do Łukasza Płaczka. A teraz ogólnie przedziela się przez defensywę Panthers. Proszę wybaczyć pomyłki komentatorskie, wynikają one często z niedowidzenia samego komentatora. Może będziemy zbierać kalkulary dla ciebie, jak myślisz? Z przyjemnością przyjmę taki prezent. Takie żółto-czarne. Jak najbardziej przyjmę taki prezent. A teraz znów wznawiają piłkę. Nasze Seagulls dynia. Dalekie podanie! Niestety na linię autową. Adresowane do Marcina Blumy? Dobrze widzę? Prawdopodobnie. Sokoli wzrok. Jastrzębie przede wszystkim. Się grało kiedyś. Druga próba, 10 yardów do przejścia. A teraz próbują buldożerem przepchać piłkę zawodnicy Seahawks Gdynia. Zatrzymani po przejściu 4 yardów. Trzecia próba, 6 yardów do tego, by znów otrzymać pierwszą próbę i możliwość przejścia 10 yardów w 4 próbach. Czekamy z niecierpliwością na wznowienie akcji. Lec Grisant wprowadza jeszcze ostatnie poprawki do formacji. Na lewo. I pierwsza próba z Sikorskiego. Piłkę odbierał Dawid Krzyszałowicz. Bardzo dzisiaj dobrze funkcjonuje ten duet. Krzyszałowicz-Krizen. Zobaczymy, co przyniesie kolejne 4 próby w wykonaniu Sikorskiego. Oczywiście defensywa Panther nie zmienia na pewno przez cały czas chcą przejąć piłkę. Przyłożenia przez zawodników Seahawks. Lance Griesen przy piłce. Próbuje się pozbyć piłki i oddać. Nie udaje się to tym razem. Dobra defensywa Panthers Wrocław, którzy szczelnie pokryli zawodników, odbierających zawodników Seahawks Gdynia. Widzę do ogóna. Ten już otoczony przez 3 zawodników Panthers Wrocław.
Gideonu. Trzecia próba, 10 jardów do przejścia dalej. A nawet piłka jest przesunięta troszeczkę do tyłu, więc to nie jeden do przejścia. Widzimy, że z Kołzgrynia pójdą za czasem. Nie zdecydują się na odkopywanie piłki. Klizem przy piłce. Krótkie podanie do Kajdata. Ten ładnie się przebija. Na pewno mamy pierwszą próbę. Z Kołzgrynia. Świetnie Paweł Fabik złapał piłkę i przedarł się na tyle daleko, by zdobyć pierwszą próbę. Dziewięć jardów do przejścia przez skok z dnia, by zdobyć tarę. W jaki sposób dostosuje się do tego defensywa Panther? Sebastian Krzysztofek z piłką. Jeszcze walczył, próbuje się utrzymać na małe pytanie. Otoczony przez tyle zawodników defensywnych. Nawet ten sam Herkules nie dałby rady. Druga próba dalej, 9 jardów do przejścia. Mamy przerwę na żądanie grze. Trzecia próba. Ja sam pozwolę tutaj sobie przewidzieć przebieg akcji ofensywnej. Myślę, że gracze z Seahawks zdecydują się na podanie. Jest to bardzo prawdopodobne. Zobaczymy oczywiście, jak do tego wszystkiego dostosuje się ofensywa Panthers Wrocław. I zawodnicy Seahawks Gdynia już ustawiają się na linii piłki, od której wznowią akcję ofensywną i będą próbowali zdobyć przyłożenie w trzeciej próbie. Tunde Ogun przesuwa się na lewą stronę. I widzimy niestety false start zawodników ofensywy.
wspomniany już wcześniej Dudeowi zbyt szybko wystartował. Poczekamy jeszcze na werdykt sędziów, zostaną na pewno cofnięci Seacoast Gdynia. Dalej trzecia próba. Do przejścia 15 yardów. Czekamy dalej na wznowienie gry. Zawodnicy obu formacji ustawieni. I mamy piłkę w grze. Pizzer rozgląda się na lewą stronę, ależ powstrzymany. Sygnalizuje tu de ogon pass interference. Jednak dobrze powstrzymany przez Krzysztofa Wisa przepisowo. Nie udaje się zrobić skutecznego. Nie udaje się zrobić skutecznego podania quarterbackowi z Seacoast Gdynia. Czwarta próba, 15 yardów. I na co zdecydują się teraz zawodnicy Seacoast? Czy będą kopać? Jednak chyba widzimy, że będą próbowali zdobyć przyłożenie. Skrizen przy piłce, rozgląda się na lewą stronę, ale rzuci! Zobaczymy, w jaki sposób gdyńscy zawodnicy będą próbowali podwyższyć wynik. Czy zdecydują się na zwykłe kopnięcie, czy po raz kolejny zastosują jakąś sztuczkę. Flaga na boisku. Widzieliśmy ruch na linii piłki. Start offense. Zawodnicy, formacja kopiąca zostanie cofnięta. Jednak tak jak wspominał już wcześniej mój kolega tutaj, cofnięcie o 5 yardów nie jest aż taką trudnością dla kopacza. Jednak zobaczymy, na co zdecyduje się z Polski. Mamy kopnięcie i jest zaliczone. Wspomina Panthers 30-15. Pewnie się, że wszyscy są gotowi. Krótkie kopnięcie, tak jak mówiłem. Widzimy, że jeszcze mają problemy z zawodnicy. Nie zwalniamy w biegu kibice Seacoast Gdynia.
z Gdynia nie wyszło. Piłka została odzyskana przez defensywę Panthers Wrocław. Teraz od 4 minut podnoszą Panthers Wrocław. Totalnie nieudana akcja ofensywna. Miała ona na zasadzie zaskoczyć ofensywę przeciwnika, tymczasem zaskoczeni byli chyba sami gracze tą akcją. Ale jesteś pewny dla naszych zawodników? Nie, nie taka jest moja intencja. Zatrzymany jeszcze przed tym, zanim przekroczył znacznik, który dawał pierwszą próbę ofensywie Panther. Jednak przewinienie w kierunku ofensywy Panther zostają zdjęci. Stacja jest niezaliczona. Pierwsza próba, 20 yardów do przejścia.
Stynia. I czekamy na wznowienie akcji. Widzimy, piłka od razu ląduje w rękach Tunde Oguna, ale ten atakowany przez defensywę Panter nie zostaje jednak powstrzymany. Poczekaj, prawo Lino i zęb pamięty przez Bartosza Zalejskiego. Tunde Ogun zdobywa pierwszą próbę dla Sigon Gdynia. A nie, przepraszam, jednak druga próba Sikoł Gdynia. Mają tylko 2 jardy do przejścia, by rozpocząć od pierwszej próby. Lance Grisen przy piłce, rozgląda się na lewą stronę. Dawid Kryszałowicz jednak nie miał w tym momencie szans, by złapać tę piłkę. Trzecia próba dalej, 2 jardy do przejścia. Tak blisko są rozpoczęcia od stóp pierwszej próby zawodnicy z Gdynia. Jednak Panthers Wrocław nie przestają naciskać w defensywie i nie chcą pozwolić na to, by przeciwnik przedał się przez ich szeregi obronne. Deogun przy piłce, akcja biegowa, szybko powalony przez defensywę z Wrocławia. Zatrzymał tym razem, a raz po raz kolejny, Deogun na Bartosz Zalejski. Czwarta próba, 2 jardy do przejścia. Seahawks Gdynia będą próbować przejść te 2 jardy. Lance Grisen przedziera się. Zdobywa wymagane 2 jardy, by rozpocząć od pierwszej próby. Idealne na razie szykuje się rozpoczęcie sezonu dla Seahawks Gdynia. Nieciekawe dla Panthers Wrocław. I po krótkiej przerwie wracamy w czwartej kwarcie. Seahawks Gdynia, pierwsza próba. 10 jardów do przejścia. Lance Grisen przy piłce, oddaje piłkę do Karła Pilachowskiego. Ten grupowaniem zdobywa jeszcze dodatkowe 1-2 jardy, dzięki czemu Seahawks Gdynia w drugiej próbie mają 5 jardów do przejścia, by zresetować licznik. Widzę przy piłce. Dzięki tej akcji ofensywnej. Przesuwają się z kibiki, która nosi kibicą z Seahawks Gdynia.
Pierwsza próba 10 yardów do przejścia, czekamy aż quarterback, a raczej Tudeau teraz będzie rozpoczynał akcję ofensywną od biegu. Nieskuteczny bieg, 0 yardów zdobytych. Druga próba dalej 10 yardów do przejścia. Screen przy piłce. Rozgląda się za drugim podaniem. Podanie było adresowane do Sebastiana Krzysztofka, jednak za długie to podanie. Wow. Ma ramię. Gdyński quarterback. Trzecia próba, dalej 10 yardów do przejścia. Ale jak pokazuje cały przebieg meczu, to właśnie w trzecich i czwartych próbach udawało się często zdobyć kolejne 4 próby. Zaskoczony teraz tym oddaniem piłki przez centra Lesbizę, ale szybko się jeszcze próbuje poskyć. Nieskuteczna ta zagrywka. Udana akcja ofensywna z Polski Gdynia. Czwarta próba 10 yardów do przejścia. Formacja ofensywna Panthers Wrocław już rozgrzana. Szykuje się do wejścia na boisko. Jednak czy wejdą? Eskrizen. Mieliśmy już offside w defensywie. Panthers, Lesbizen jeszcze rozgląda się za podanie. Tudeau, mamy kółka. Dalej utrzymuje się na nogach. I mamy pierwszy na pewno pierwszy kółka. Lesbizen tańczył między obrońcami jeszcze przez chwilę. Podnosił się piłki Tudeau, złapał ją. I mamy dzięki temu pierwszą próbę dla Seahawks Gdynia. Czyli tak jak pomimo tego, że formacja ofensywna Panthers Wrocław się rozgrzewała, to jednak nie będzie im dane wejść na boisko. Widzieliśmy, że jeszcze był offside, jednak przewiduje nie przyjęcie tej kary. Ale jednak były też przewidzenia po stronie ofensywnej. Kary się znoszą, ale akcja, która została przeprowadzona, nie zostaje skończona. Nie mamy jej powtórzenia. Zobaczymy, czy rezultat będzie ten sam. Thank you.
tylko czekamy aż. Się rozgrzewa. Powiem, ma dobre kopyto, da sobie chłopak radę. Miejmy nadzieję, że te wszystkie kary? Kary, werdykty sędziowskie miną jak najszybciej. Wszyscy kibice na pewno już chcą dalej oglądać mecz. Otóż się tutaj wszyscy zebraliśmy, żeby oglądać widowisko futbolowe. Gwizdek sędziowski, gra może zostać wznowiona i mamy odkopnięcie w okolicy 40 yarda. Jamal Charteres dobrze łapie piłkę. Będzie próbował zdobyć touchdown, ale wypchnięty na sideline. Ja ci pomogę, kto go zatrzymał. Zawodnik Sichą z Gdynia. Łatwiej. Krzysztof Kurzyński zatrzymał Jamala Charteresa. Wracamy na blisko, 30 yardów. To przyszedł Charteres z Wrocław. Pierwsza próba. Zabierzcie, pomagajcie swoim ofensywom. Peter Pleza. Zdobyte 3 yardy przez ekipę Panthers z Wrocław. Druga próba się nominacji. Jamala Charteresa. Zatrzymane szybko. Michał Garbowski. Tak jest. Niech to inny. Przerwę na żądanie proszą Panthers Wrocław. Jeśli teraz zdobędą punkty, to mogą być to bardzo ważne, może być wdujące nawet punkty w tym spotkaniu. Na pewno złapam kontakt z Hołd z Gdynia. Dlatego najlepiej dla Gdyni, żeby defensywa nie pozwoliła tutaj wrocławskim Panterom na zdobycie tego przełożenia. Ale jak wiemy, jak widzimy wynik, Pantery są w stanie zdobywać te touchdowny. Jest 30 do 15. Zobaczymy, jaki efekt będzie po przerwie na żądanie. Ja widzę tutaj na stadionie już Jakub Krystecki. Chyba jakaś delikatna kontuzja. Jeden z naszych podstawowych zawodników. Jak tu Michał Nowicki podpowiada reprezentant kadry Polski? Tak jest. Jakub Krystecki to już jest wieloletni zawodnik na polskich boiskach. 7 sezonów już za sobą. 7 czy 8, dokładnie teraz nie pamiętam. Ale wracamy do meczu. Bartosz Dziedzic przybliża oddanie do Jamala Charteresa. Przedziera się przez defensywę gdyńską i wpada w pole punktowe. Touchdown Panthers!
że przerwa na żądanie przyniosła upragnione punkty dla wrocławskiej drużyny. Tak jak o tym mówiliśmy, wrocławianie łapią kontakt z Sikols Gdynia, a to już jest czwarta kwarta. Wszystko może się zdarzyć. I teraz na co zdecydują się zawodnicy właśnie z Wrocławia, czy będzie to jeden punkt, czy jednak dwa. Z tego co widziałem, trenerzy pokazywali, że ma być to jeden punkt, ale wszystko się może zdarzyć. Jeżeli zdobędą jeden punkt, to przy następnym touchdownie będą musieli się decydować na podwyższenie za dwa punkty, jeżeli ten wynik się utrzyma. Widzimy podwyższenie za jeden punkt. Jest ono skuteczne. 30-22. Panthers Wrocław łapią w czwartym kwarcie kontakt z Sikols Gdynia. I zobaczymy, co teraz przyniesie gdyńska ofensywa. Formacje specjalne wychodzą na boisko. Krzysztof Wizz będzie kopał piłkę na Panthers Wrocław. Będzie to długie, dalekie kopnięcie. Peter Bersa w piłce. Zobaczymy, jak daleko wróci z tą piłką. Otoczony jest przez zawodników Panthers Wrocław. Nie udało mu się popchnąć. Czterech zawodników, którzy go atakowali, został powalony w okolicach 5 yarda. Nie najlepsza sytuacja dla Sikols Gdynia. Teraz po raz kolejny poprzez tą samą osobę. Nie widziałem numeru z Wrocławia. Tylko widziałem jego długie włosy, wystające spod kasku, ale to Łukasz Lary. Tak jest. Bardzo dobre powstrzymanie. Charakterystyczna fryzura. To już drugi raz zatrzymywał plecak w tym meczu. Zobaczymy jednak teraz, co przyniesie ofensywa gdyńskich jastrzębów. Na pewno trudne zadanie, ponieważ jesteśmy na własnej połowie, blisko swojego pola punktowego. Pierwsza próba 10 yardów. Zobaczymy, co Hans Krisen przygotował dla defensywy Panther. Oddanie piłki w ręce Okuna. Jakub Sławiński, który już wcześniej zatrzymywał Okuna. I tak to Jakub Sławiński tutaj. Druga próba, 6 jardów do przejścia. Przy piłce. Oddaje do Okuna. Znów próba akcji biegowej. Widzimy tam dużo zamieszania. Chyba. Blisko zdobycia pierwszej próby wydania ćwiczącego. Tak jest! Pierwsza próba Sikols Gdynia. Ciężkie są biegi. Ogólna do powstrzymania przez trudności, które sprawiają defensywy Panther. Debiut w nowej drużynie na pewno będzie zaliczał ogół do udanych. Mimo wszystko pierwsza próba Sikols Gdynia.
długo naradzają się zawodnicy Chłopcy Gdynia nad kolejną akcją. Mają pierwszą próbę 10 yardów do przejścia, znajdują się jeszcze dalej na swojej połowie. Zobaczymy, co przyniesie ta akcja ofensywna. Grisen znów oddaje piłkę, a nie, jednak zachowuje ją. Szybkim biegiem zdobywa około 5 yardów. Gdzieś tam bardzo ładną szczelinę zrobioną przez linię ofensywną, dzięki czemu Grisen mógł z łatwością wbiec i zdobyć 5 yardów. Przerwa w grze, chwilowa. Z boiska zostaje ściągnięty zawodnik z numerem 8, czyli Dimitrius Hito. Nowy nabytek, który przybył do Wrocław Panthers z Szymonem Poznań. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia. Krize, oddanie piłki do Gawła Pilachowskiego. Zdobywa on około 3 yardów. Cztery do 5 yardów na koncie Gawła Pilachowskiego po tej akcji. Druga próba. 5 yardów do przejścia. Znów dłuższa narada u zawodników z Chłopców Gdynia. Gwizdek sędziego sygnalizował, że teraz jak od razu podejdą do piłki, mogą gdyńscy zawodnicy wznawiać grę. I już idą ustawić się na pozycję. Gotowa defensywa Panthers Wrocław. Lance Grisen przywróca oddanie do Ogluna. Próba akcji biegowej zakończona niewielką zdobyczą yardową. I o czas poprosił trener Panthers Wrocław. Lekka przerwa w grze. Krótka przerwa w grze. Trzecia próba i około 2 yardów do przejścia. W dogodnej pozycji ofensywa gdyńskich jastrzębi. Przypominam, jest już czwarta kwarta, 30-22 dla Chłopców Gdynia. Trzecia próba, 2 yardy do przejścia. Let's go,
podany do Krzysztofka i powstrzymany, powalony na ziemię przez Jantę Bawu. Ale chyba mamy tą pierwszą próbę. Tak jest, będzie pierwsza próba Seagull z Gdynia. Jeżeli teraz to będą touchdown z Seagull z Gdynia, to będą w idealnej pozycji do wygrania tego meczu. Ale wiem, że to wszystko jeszcze może się zmienić. Zobaczymy, co teraz przyniesie pierwsza próba 10 yardów do przejścia. A tylko 16 yardów do pola punktowego. Lance Krizen długo wznawia akcję ofensywną. Gra na czas. Oddanie do ogół na piłki. Powstrzymany. Z lekkimi trudnościami. Ale udaje mu się zdobyć przynajmniej 5 yardów. Teraz jak widzimy, nasi zawodnicy będą grali kolanko. Będzie zbić w to. Proszę Państwa, to jest kolejna końca, już się nie zmieni. Seagull z Gdynia w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo dziękuję z Fantasy Zdrowa.